Ja wzięłam tylko po to, żeby zainstruować w ogóle. Patrzę, jak trzymasz sztandar. Czy tak? Czy tak? Jak twoje życie wygląda? Czy jesteś wierny? Tak? Co znaczy sztandar? Nie zdobędziałam, ale jak trzymasz swój sztandar w swoim życiu codziennym? Amen. Amen. A to bardzo wiele znaczy, wiecie o tym, że sztandar, jak jest na górze, to armia idzie do przodu bez względu na wszystko. Wiecie, to jest mega ważne. Wiecie, że człowiek, który nosił sztandar podczas wojen, to był najsilniejszy rycerz. On musiał być najsilniejszy, najbardziej odporny na ciosy. Tu chodziło o to, że oni patrzyli na sztandar, nie na dowódcę. Dlatego w pewnym momencie Bóg jest nazwany sztandarem. A sztandar opuszczony powodował, że nieważne, że nawet mogli wygrywać w danym momencie, oni się wycofywali. Tak to działa. W życiu jest dokładnie tak samo, że jeżeli ty przez cały czas przed oczyma masz, ludzie mówią Boga, to nie do końca tak jest. Siebie jako zwycięzcę. Ja przez lata głosiłem tą herezję. Ta herezja brzmiała w ten sposób. Miej przed oczyma swoimi Boga. Ja taką herezję głosiłem, wiecie, masę herezji głosiłem. Nawet ostatnio się zastanawiałem, bo są takie cykle kazań, które zrobiłem i według tych cykli piszemy książki. I są na przykład takie cykle, z których ja już nie decyduję się, żeby one były robione. Zatrzymuję robienie tego, pewnych rzeczy po prostu nie będzie, nie? Na przykład cykl o małżeństwie, ja tam mówię 40% rzeczy, bo ja resztę nie wiem, nie? Bo się nie znam. To po co ja mam dać to do napisania książki jako teoretyk? Rozumiesz? Dzisiaj mógłbym zrobić to, być może to kiedyś zrobię, zupełnie z innej perspektywy. Chodzi o co? Chodzi o to, że prawdą jest to, że musisz trzymać w górze sztandar swojego zwycięstwa, tego, że ty jesteś zwycięzcą. Miej przed oczami siebie jako zwycięzcę. Wiecie, to są te świadectwa, które tutaj złożył Marek. To jest w ogóle dzieło łaski, bo to jest siła. To, co Filip mówi, zacząłem kochać siebie. Zobaczcie, przecież zaczęliśmy kiedyś, pamiętacie, jak przyjechaliście, zaczęliśmy rozmawiać o małżeństwie, nie? No wiecie co? Wiele ludzi na przykład przychodzi, żeby ratować małżeństwo. Jak ratować małżeństwo, jak to w ogóle nie chodzi o małżeństwo? To temu, w cudzysłowie, temu małżeństwu nic nie dolega. Bo to nie dolega małżeństwo. A co to jest w ogóle małżeństwo? Przecież nie ma takiego czegoś jak osoba małżeństwa. Wiecie, o co chodzi? To są dwie osoby. To one mają problemy. A nie że z małżeństwem jest problem. Zróbmy teraz odbudowę naszego małżeństwa. No ale to jak małżeństwo odbudujemy? Zróbmy ze sobą porządek, momentalnie się odbuduje małżeństwo. Samo. Tak jak sama przychodzi do ciebie siła, żeby wsiąść w samochód i przyjechać z Bałkanów na uwielbienie. Samą siłę masz, żeby iść na ulicę i głosić. Nie wstajesz rano, nie mówisz, o dzisiaj będę musiał głosić, dzisiaj będę musiał uzdrawiać, będę musiał to czy tamto. Nie będziesz musiał wcale. Będziesz się tam rwał jak koń. Amen. Rozumiesz? Po prostu, naprawdę.